Pan skrzywdził Leosia. Zobacz, pan krzywdzi ojcu. A ja właśnie, ja lubię krzyczeć. To pan wyjedzie stąd tego. Ja nigdzie nie wyjeżdżam. Jacku, no to poprosimy policję. No to prosimy o policję. Wszystko, my panu sobie nie życzymy. Policja jest organizowana przeze mnie, proszę pana. Ja mam prawo być swoich gości. Ja mam prawo przyjść i walczyć panu dziękuję. Dobro dla Leosia. Bo takich Leosiów w Polsce jest 3,5 miliona od 1989 roku. Proszę pana, kim pan jest? 3,5 miliona. Ale ja panu dziękuję, proszę opuścić. A ja nie wyjdę, bo ja bronię prawa Leosia do posiadania obojga rodziców. Obojga, a nie tylko matki. Nie unoś się. A dlaczego? Mogę się unosić. Nie popłacz się. No. Bo ty się nie popłacz. Już się nie zmoczył czasami. No, sam się nie zmocz. Tak jesteś stronie? No. A co? Zrobisz mi co? Spokojnie, spokojnie. To jest sprawa rodzinna. O krzywdę dla dziecka i o dobro dziecka. Panie Leszku, kim pan jest za Leona, żeby pan bronił? Leon ma prawo dla obojga rodziców, a nie tylko matki. Nie, nie ojca, chorego psychicznego. Nie, pani się... Oglądał pan nagrania? Pytam się. Pani się uczyła w specjalnej szkole. Majka jest chory psychicznie, 2 lata, się leczył przy Jacyku. No i co z tego? Krzywdzi to dziecko? Tak. Jak alienuje od 2,5 roku. Sam alienujesz syna od Anastazji. Mhm. Czyli widzę, że doskonale pan zna sprawę. Tak. No to doskonale znam i przyszedłem walczyć o prawo dla Leosia do posiadania obojga rodziców i matki i ojca. Nie musi pan się... Leoś ma prawo dla ojca też, a nie tylko matki. Za pana, a czy pan wie, że... Pani jest chora psychicznie! Mężczyzna ma krzyczeć, unosić się i walczyć! To jest rola męska! Nie! Ma walczyć mężczyzna! Mężczyźni są od tego, żeby walczyć! A teraz jest krzywda Leosia i mamy wszyscy walczyć o dobro dla Leosia! Ale pan Marek już wywalczył swoje prawa, nie przychodzą nic nie wywalczył! Nic nie wywalczył! Nie przychodzi na rozprawę sądową, było 5 spraw sądowych, nie przed kolejną apelacyjną! To jest nieważne. Ważne jest dobro dziecka. Spokojnie. Dobro dziecka jest ważne. A nie wykorzystywanie przemysłu rozwodowego do tego, żeby skrzywdzić kolejne dziecko. 3,5 miliona ten przemysł rozwodowy skrzywdził dzieci w Polsce od 1989 roku. Dane od tego. Dane Ministerstwa Sprawiedliwości. To jest 3,5 miliona dzieci bez ojca. Od razu 3,5 miliona dzieci. Wy jesteście od tego, żeby w Polsce było całe pokolenie Mamińczyków, Mięczaków i Lalusiów wychowanych bez ojca. Żeby później podbić Polskę bez jednego wystrzału. Od tego wy tutaj jesteście. Dokładnie od tego jesteście. Byłeś w wojsku? Nie byłem. No i o co chodzi? A co to ma za znaczenie? 3,5 miliona dzieci bez ojca, rozumiesz? Od 1989 roku. 3,5 miliona dzieci. Ja bym prosił. 3,5 miliona dzieci już. Tyle Ministerstwo Sprawiedliwości podało dane. 3,5 miliona dzieci od 1989 roku wychowywanych bez ojca. Nie możecie, musicie policję wezwać albo użyć siły. Ale wy nie możecie użyć siły, więc proszę o wezwanie policji. No poważne. Proszę o wezwanie policji. Wy jesteście z przemysłu rozwodowego, a pan to jest szczególnie niszczy ojców. Ile pan już zrobił krzywdy dzieciom? Pan jest znany z tego, że pan krzywdzi dzieci. Nawet nie ojców, tylko pan krzywdzi dzieci. Bo te dzieci później będą wychowane bez ojców. Właśnie wyrosną na Mamińczyków, Mięczaków i Lalusiów. Takich, którzy umieją tylko kraść. Bo pan jest przedstawicielem marksizmu antykulturowego. Antykulturowego, pan niszczy kulturę w Polsce. Dzięki temu, co pan robi, to później jest tak, że wszyscy w sądach po prostu myślą w ten sposób, że dziecko ma iść do matki. 4% tylko dzieci idzie do ojców, 35% się nie orzeka, 65% do matek. Ale to dlatego, że taką kulturę tworzy pan. Kulturę bez ojca. Kulturę bez mężczyzn i bez ojców. Pan tworzy antykulturę. 3,5 miliona dzieci bez ojców wychowanych. To jest właśnie pan. I sędziowie, psycholodzy i cały przemysł rozwodowy. Wam nie zależy na tym, żeby była opieka naprzemienna. Wam zależy tylko, kurwa, na kasie. Na kasie wam zależy. Jesteście pod tym względem. Jeżeli wam zależy na krzywdzie dzieci, to jesteście świniami po prostu. Mężczyzna jak się złości, to nie oznacza, że ma iść do psychiatryka. Złość mężczyzny jest po to, żeby walczyć. Proszę pana... Walczę o dobro teraz! Walczę, żeby pan nie zrobił krzywdy Leosiowi!
Proszę pana, a pan wie, że pana kolega jest poszukiwany listem gończym? Gówno mnie to interesuje, dlatego że ja wiem, jak działają sądy. Sądy to jest zorganizowana grupa przestępcza od tego, żeby niszczyć ojców w Polsce. Rozumiem. Niszczyć ojców w Polsce, do tego są sądy rodzinne. Do